tajemniczym, magicznym sposobem zniknęły z wnętrza i frontonu tego budynku flagi obcego państwa. Flagi obcego państwa wywieszone tutaj z wielką nadgorliwością, prawem kaduka, bez żadnej debaty o polityce zagranicznej. Taką debatę spóźnionioną mieliśmy dopiero w tym roku. No i teraz zniknęły. Zniknęły, jasna sprawa, koniunkturalizm przedwyborczy. Pamiętacie państwo, już ten wirus odchodzi, już się nie sroży, mówił premier Morawiecki po to, żeby zachęcić publikę do tłumnego udania się do lokali wyborczych, no a potem zamordyzm covidowy wrócił, więc spodziewam się, czy raczej obawiam się, że kiedy tylko akt wyborczy zostanie dopełniony, to aktualny reżim wróci do pozycji sług narodu ukraińskiego, co znowu, nie daj Boże, zamanifestuje się w tym gmachu. No i byłoby to śmieszne, bylibyście żałośni, gdybyście nie byli również niebezpieczni, bo takie zwroty przez rufę w polityce zagranicznej to jest niebezpieczeństwo dla narodu, którym rządzicie. Pan poseł Braun, obrońcą morderców polskich bohaterów, żołnierzy wyklętych, żołnierzy niezłomnych. To coś nowego w tym Sejmie. Pani poseł Iwona Kurowska, Prawo i Sprawiedliwość.